W Gorzowie jest bardzo wiele takich miejsc, do których możemy się udać. My właśnie podczas takich spotkań pierw próbujemy sami usłyszeć, czy oni znają w ogóle te miejsca, jeżeli nie, to nakreślać im, że te miejsca wcale nie jest tak, że terapia jest czymś odpłatnym. Terapia w Gorzowie może być realizowana nieodpłatnie. Jest poradnia terapii uzależnień Szansa na ulicy Mieszka I, jest poradnia terapii uzależnień Monar na ulicy Ogińskiego, jest poradnia terapii uzależnienia Polonii Górniak na ulicy Warszawskiej. Jest wiele punktów konsultacji, gdzie możemy za darmo zrobić konsultację, diagnozę, niekoniecznie już iść na samą terapię, ale po prostu dowiedzieć się, co można zrobić, jak zareagować. W Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie jest punkt konsultacyjny, gdzie są przyjmowane osoby zarówno niepełnoletnie, jak i pełnoletnie, gdzie świadczymy pomoc w zakresie diagnozy, konsultacji, jak i pomocy w umieszczeniu w konkretnym ośrodku, po to, żeby rodziny miały troszkę z tym łatwiej, że nie wszyscy muszą się znać na tym, jak to funkcjonuje w zakresie terapii uzależnień. A to wszystko jest darmowe, tylko trzeba po prostu wiedzieć, gdzie się udać, czyli na przykład właśnie Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie ten punkt konsultacyjny również świadczy usługi streetworkerowskie, czyli wejście w środowisko, nie? Nie każdy, że tak powiem, w poradni uzyska taką pomoc, żeby ktoś z poradni udał się w środowisko. Jest też, że tak powiem, fajna akcja realizowana w Gorzowie, dzięki której powstała strona internetowa pomocgorzow.pl. Na niej znajdują się wszystkie podmioty z terenu miasta Gorzowa, zajmujące się profilaktyką i terapią uzależnień. Nie tylko nieodpłatne, ale też odpłatne ośrodki detoksykacyjne, czyli tam, gdzie możemy otruć ten organizm przed konkretną już terapią w ośrodku zamkniętym.